Siemano wszystkim, witam serdecznie, dzień dobry w ten przepiękny czwartek, dzień dobry. Dobra, no to co my tu bierzemy w ogóle? Mamy jakieś paczki niewymienne, mamy paczki wymienne, mamy dwie paczki rzadkich piłkarzy, mamy paczkę rzadkich zawodników wymienną, tutaj z wymiennych i niewymiennych i końcy, to 30 tysięcy. Słuchajcie, ja wezmę niewymienne nagrody, bo jednak gdzieś tam nie zależy mi na końcach, mam już ponad milion, więc ta druga liga, no przyda się foder, tak? Przyda się foder. A jest walkout tutaj, o ciekawe, Francja, bramkarz, Loris, ej! Aż mi oko zabolało, chyba coś mi się dzieje. Keita. Aj, Hiszpania. Ekran? Okej. Okay. Jest walkout kolejny. Hiszpania to już niedobrze zwiastuje, 86. A jest ekran, tylko... Dobra, poczekaj, idę się napić, bo tak mi suszy teraz. Dobra, jazda, paczka za 50 tysięcy! Aj, ekran tylko, niestety. Kamyk. Okej, mamy ekran... Argentyna! Acuña! Wow. Ekran kolejny, Portugalia. O, walkout wymienny, kozak! Zobaczmy, zobaczmy. O, jest walkout. What the shit? Niemcy. Słuchajcie, no, trzy walkouty chyba z ważnych nagród. Dwa albo trzy walkouty z ważnych meczów, znaczcie. Z nagród dwa walkouty. Dużo walkoutów mnie tutaj daje, naprawdę. Że ja z tych nagród to jest ze 100 tysięcy przynajmniej zarobiłem. Ej, wyobrażacie sobie, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że w każdym meczu jest remis. W każdym meczu jest są karne. I tak dochodzimy do półfinału Mistrzostw Świata, bo Wojtek Szczęsny z jego formą jest to ta, broni wszystko i tak się pniemy do góry. Wyobrażacie to sobie, żeby coś takiego w ogóle było na Mistrzostwach Świata? Że chociaż te z Francją wygramy i kolejny mecz wygramy, dochodzimy do półfinałów karnych. To byłby cud. To byłby cud. Ej, słuchajcie, jak wygracie dzisiaj meczyk, jak wygracie, słuchajcie, jak wyjdziecie z grupy, jak nie wpierdolicie tej dwóch bram, więcej niż dwie bramki z Argentyną, to stawiam wam po flaszce. Po flaszce, kumacie to? Po flaszce! Ogiński wódka. Najlepsza flacha. Polecam. I oni wszyscy w szatni, oni wszyscy w szatni po przegranej 0-2 z Argentyną. Polska! Biało-czerwoni! Polska! Mamy to. Mieszana paczka piłkarzy, kampanii. Dobra, zobaczmy, co z tego będzie. Jak myślicie? Czy po Nuniezie coś dobrego trafia? Może zrobimy to jakoś w ciemno w sumie, jak mamy trochę czasu. Dobra, pierwsza karta. Ej, to jest out of position, nie? Chyba. To będzie Dumfries. Ej, nie! Perisic! Aj! Ale troszeczkę mnie ta flaga zmyliła, bo tak wiecie, te trzy kolory... Ale to jest spoko, czy nie spoko? O, a tutaj mamy... To jest Wants to Watch chyba. To będzie Wants to Watch, tylko pytanie, jaki to będzie? Czy to będzie jakiś top Wants to Watch, czy to będzie Shrot? Tak mi się wydaje, że to jest Wants to Watch, nie jestem pewien. Nie, to jest Rule Breaker! Nie, to nie te kolorki. To jest chyba buntownik. Thiago, widzowie! Ej! Thiago albo Ramos! O, Piqué! Ale dobrze, jest git! Słuchajcie, jest git, bo to kosztuje naprawdę sporo siana! To naprawdę sporo siana kosztuje, to jest dub! Ej! Vamos! Jadą, świry jadą! Paczka bohatera 86+. Jest World Cup! Australia, QL! QL, widzowie! Kolejny napastnik w moim klubie! Witam serdecznie! QL wraca do klubu w formie niewymiennej. Dub czy L, widzowie? Dub czy L? Wraca QL. Miałem go wymiennego, trafiłem tam tydzień temu, sprzedałem za około 300-400 tysięcy. I mamy z powrotem. Dobra, mordeczki, otwieramy tę paczkę. Sprawdzamy, co będzie. O, jest, okej. Anglia, nie! Nie, ale lipa. Ja pierdykam. Ale lipa. O kurde. Najlepszy traf. Nie, no to już jest dupa, to już jest dupa. Na koniec strumyka, pik, jeden z dwóch, podsumowanie. Ej, dobra. Ej, co to jest? Ej, to jest jakiś Sylwestars?
Ej, to srebrna karta? Ja wiedziałem, że to Fulkrug z SB... Ja pierdykam, come on! Nie! Nie! Nie, no niedobrze, niedobrze. Okej! Babatki widzowie, kocham was. Jak zawsze, bądźcie jutro też. Będziemy, kibicujcie i mam nadzieję, że jutro wbijemy 10-0 Binance Food Champions.